Witam Państwa w moim 102-letnim rodzinnym domu. Po zakończeniu II wojny światowej zamieszkali tu moi dziadkowie, którzy przyjechali z Kresów dawnej Rzeczpospolitej. Jako kilkuletni chłopiec znalazłem tu w ogrodzie okolicznościowy XIX-wieczny porcelanowy pieniążek wartości kilku fenigów. Dla mnie wtedy to był prawdziwy skarb. A na nim herb miasta i nazwa Grimberg. Dowiedziałem się, że tak po niemiecku nazywa się moje rodzinne miasto, Zielona Góra, i że ktoś tu był przed nami. Ciekawość dziecka, później zawodowa. Może dlatego nagrywam tak wiele osób siedzących na tak zwanym polsko-niemieckim płocie. W 2004 roku spotkałem niemiecką tłumaczkę literatury polskiej Karin Wolf, która pokochała Polskę i Polaków miłością trudną, której jednak była wierna aż do śmierci. Po latach przypomniał mi o niej i o tym, co zrobiła dla wzajemnych relacji jej przyjaciel z Gorzowa, również i mój, Janusz Dreczka. Przekazała do tego miasta pokaźną część swojej życiowej i zawodowej spuścizny, w niezwykły sposób opisującej jej barwne życie. Dawny temat doczekał się niespodziewanej kontynuacji, zatem gdzie jest kolczyk Karin Wolf? Dowiecie się tego Państwo z mojego reportażu. Zapraszam.